Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska. Kolejny punkt naszego programu, drodzy Państwo. I zgodnie z zapowiedzią, zgodnie z obietnicą, w naszym studiu gość Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Witam serdecznie, panie ministrze. Witam. Panie ministrze, z nowiną przyszedł pan do nas, doktoraty wdrożeniowe. To jest taka formuła, która pozwoli zatrudniać naukowców w przedsiębiorstwach. No i co najważniejsze, współpraca będzie opierała się na współpracy uczelni z małymi i średnimi firmami. Jak to będzie wyglądało? Nawet dokładniej mówiąc, to współpraca będzie się opierała na korzyściach. Wszyscy z tego korzystają, bo po pierwsze korzysta doktorant, bo ponieważ on jest zatrudniony w firmie, a równocześnie otrzymuje stypendium, to właściwie ma dwie pensje, bo to stypendium to jest 100% pensji asystenta, czyli tyle, ile zarabia jego kolega na uczelni. No, ale to nie jest takie proste. Doktoranci często protestowali, pamiętam w zeszłych latach, nie wiem jak jest teraz, ale pamiętam, że protestowali między innymi dlatego, że jeżeli otrzymywali to stypendium, no to wymagano też od nich obecności, nawet 8 godzin na uczelni. I tu jest świetny przykład na to. W Rzeszowie w czasie kongresu 590 zrobiliśmy taki panel, na który zaprosiliśmy firmy, które zresztą w bezpośrednim sąsiedztwie tego centrum kongresowego działa, zajmują się światłowodami, czyli firma w Rzeszowie ma doktorantkę, która pracuje na Politechnice Śląskiej w obszarze chemii i ona przez pół roku pracuje w firmie, a przez drugie pół roku jest na uczelni, gdzie korzystając z laboratoriów, które ma Politechnika Śląska, prowadzi badania dla swojej firmy. Nie ma problemu z tym, żeby wypełniła obowiązki zarówno na uczelni, jak i żeby wypełnił obowiązki w firmie. Tylko czy każdy bo co ważne, firma mu cały, jej cały czas płaci. Każdy doktorant wdrożeniowy musi być zatrudniony przez przedsiębiorcę i jest zatrudniony przez przedsiębiorcę i otrzymuje od niego cały czas wynagrodzenie. Rebus polega na tym, że żeby się cały proces zakończył, to zarówno uczelnia, jak i przedsiębiorca muszą podpisać kontrakt, czyli muszą ustalić właśnie, w jaki sposób będą dzielić ten czas doktoranta. I my byliśmy trochę zszokowani, bo byliśmy dosyć pesymistyczni i założyliśmy, że w pierwszym roku działania tego programu zrekrutujemy około 60 doktorantów. Okazało się, że było ich 384, o ile dobrze pamiętam, ale to było rok temu. W tym roku, dziękuję za poprawienie. Natomiast w tym roku mieliśmy ponad 600 chętnych i mamy 460 doktorantów, których przyjęliśmy do programu. To oznacza, że jest 460 osób, które badają dzisiaj problemy, które będą potem wdrażane, czyli będą zarabiać na tym przedsiębiorcy, którzy zatrudniają tych doktorantów. I w naturalny sposób mamy ludzi, którzy potrafią pracować i na uczelni, i potrafią pracować w przedsiębiorstwie. Czym będą zajmowali się ci doktoranci? Bo to są określone dziedziny, prawda, które taki doktorat wdrożeniowy obejmują. I tu między innymi przedsiębiorstwa, w których jest największa liczba uczestników programu, to, jak podaje ministerstwo, Instytut Lotnictwa, ale także grupa Azoty czy General Electric Company Polska. To są ci mocni, chociaż dane, które podała pani redaktor, to są dane z pierwszej edycji. W tym roku bank rozbił KGHM. Rzeczywiście liderem w ubiegłym roku były Azoty, spółki Skarbu Państwa, i to jest dobra wiadomość. Proszę zwrócić uwagę, że spółki Skarbu Państwa KGHM był w drugiej edycji. One się w pierwszej edycji jeszcze trochę przeglądały. Jest 52 spółki Skarbu Państwa, które biorą udział w tym programie, ale równocześnie jest 161 małych i średnich przedsiębiorstw. Czyli zdecydowanie w większym stopniu z tego programu korzystają mali i średni, którzy w naturalny sposób nie mogą zatrudnić 36 doktorantów jak KGHM. I proszę pamiętać, że mówimy tutaj o całej grupie KGHM, nie tylko jak gdyby o jednym podmiocie. Ale co bardzo interesujące, bo pani redaktor pytała o branżę. Tak. Ciekawe, że w tym roku, patrząc od strony uczelni, największą popularnością cieszyły się wydziały, które były związane z lotnictwem, w tym Wydział Politechniki Rzeszowskiej. Co pokazuje, że nie tylko jak gdyby duzi gracze, ale także określony typ przedsiębiorców, przyglądając się temu programowi, zaczyna w kolejnych etapach, w kolejnych rekrutacjach się do niego włączać. No to w takim razie, jak korzystają na tym przedsiębiorcy? Nie spółki Skarbu, już nie pytam o tych największych graczy, ale przedsiębiorcy, ci mali, średni, którzy zechcą współpracować z doktorantem.
Pierwsza korzyść jest taka, że bardzo często przedsiębiorcom wydaje się, że zatrudnienie naukowca jest bardzo kosztowne. I ono rzeczywiście, ściągnięcie do pracy kogoś, kto ma kompetencje naukowe, a równocześnie potrafi prowadzić badania, których efekty można sprzedawać, to jest koszt. W przypadku doktoratów wdrożeniowych my się tym kosztem, można powiedzieć, dzielimy. Bo ponieważ jest stypendium, wysokie stypendium, bo właściwie tyle co 100% pensji asystenta na uczelni, to mały przedsiębiorca czy średni przedsiębiorca może zatrudnić trochę taniej tego naukowca, a on w sumie zarabia bardzo przyzwoite pieniądze. To jest pierwsza korzyść, czyli pojawia się w ogóle w firmie naukowiec. Po drugie, trzeba się z tym naukowcem dogadać, co on będzie badał. I on ma badać nie tyle to, co jest jego pasją życiową, choć mam nadzieję, że również, ale to, co jest korzystne dla przedsiębiorcy. Czyli przedsiębiorca mówi, interesuje mnie rozwiązanie tego problemu, mam kłopot z efektywnością takiego procesu, zbadaj to i powiedz, co trzeba zrobić, żeby to zaczęło lepiej działać. Po trzecie, w tym przypadku, ponieważ za badania płaci naukowiec, utrzymując tego doktoranta, własność intelektualna należy do przedsiębiorcy, bo on jest podmiotem, który zatrudnia doktoranta. Czyli nie ma procesu z komercjalizacją badań, czyli uzgadnianiem, kto w jakim zakresie jest właścicielem tej nowej technologii. A to był poważny problem. I po czwarte jeszcze, tak jak w przypadku tej doktorantki, o której mówiłem, która pracuje na Politechnice Śląskiej, tam była firma, która jest raczej z branży badań fizycznych. Ale ponieważ oni chcą się zdywersyfikować, to mieli też branżę, chcieli jak gdyby trochę robić w chemii. Ale nie będą budować laboratorium chemicznego po to, żeby przeprowadzić badania przez jedną doktorantkę. No więc oni korzystali z laboratorium Politechniki Śląskiej i w przypadku doktoranta wdrożeniowego ministerstwo płaci za wykorzystanie tych laboratoriów. Czyli ci, którzy nie mają żadnych laboratoriów, mają teraz dostęp, przestrzeń do badań. Dokładnie, przestrzeń do badań. Panie ministrze, jak to wpływa na zahamowanie emigracji, na to, żeby ci doktoranci zostali w kraju? Czy to w jakimś stopniu jest w stanie zatrzymać młodych Polaków w kraju? Bo wiem, że też o tym pan mówi. Przyznam się szczerze, że dokładnie nie zadaliśmy tego pytania doktorantom, czy myśleli o tym, żeby wyjechać za granicę, ale w drugą stronę można się zastanowić, byliśmy zaskoczeni tym, że w pierwszej edycji zgłosiło nam się dwóch obcokrajowców, którzy przyjechali na studia robić magisterkę w Polsce i zostali na studia doktoranckie. Czyli jeśli ten program jest w stanie już nawet przyciągać obcokrajowców, to wydaje mi się, że jest w stanie też przede wszystkim zatrzymywać polskich naukowców. I tu nie chodzi tylko o to, że oni napiszą ten doktorat. Chodzi o to, że oni wchodzą w pewien proces. Nie w całości zatrzymać emigrację, ale zapobiegać choćby w małym stopniu temu drenażowi mózgów, tak? Bo o tym mówimy, że wyjeżdżają ci najbardziej wykształceni. Dokładnie tak. Nie chodzi nam o zatrzymanie. Zresztą w ogóle jest tak, że naukowcy powinni krążyć po świecie, choćby nawet po to, żeby inspirować się tym, co robią inni, w jakiś sposób też rozwijać swoje umiejętności i kiedyś wracać do Polski. Ale prawdą jest, że w tym przypadku zatrzymujemy, czy jak gdyby mamy konkretną ofertę do bardzo sprecyzowanego odbiorcy. Czyli mówimy ludziom, którzy chcą zarabiać pieniądze, że nie muszą rozstrzygać między dylematem nauka a zarobki, tylko mogą i dobrze zarabiać, i pracować naukowo. To znowu jest świetnym przykładem ta doktorantka, która w ogóle chciała zrobić doktorat, ale uznała, że no jednak nie stać ją na to, żeby studiować na studiach doktoranckich, i zrekrutowała się do prywatnej firmy. Aha. I jak gdyby trochę przypadkiem, a trochę ze względu na politykę kadrową tej firmy, firma wytypowała ją do tego, żeby ona zrobiła doktorat. Czyli trochę okrężną drogą wróciła w to miejsce właśnie, w którym chciała być. I to jest w tym programie bardzo przekonujące. Czy my już w tej chwili możemy mówić o tym gotowym moście, który rząd Prawa i Sprawiedliwości miał zbudować pomiędzy uczelniami, środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami? Mowa cały czas o tej współpracy, o tej komercjalizacji wyników badań naukowych, o tym, że no, bez wątpienia w Polsce mamy dobrych naukowców, tylko nie zawsze potrafimy wykorzystać, sprzedać i sprawić, żeby jeszcze nasza gospodarka na tym zarobiła. Korzystając z metafory mostu, powiedziałbym, że w tym przypadku sam program uruchomiony, to jest ustawa,
jest tym, co jest instrumentem, po którym mogą chodzić ci doktoranci między firmą a uczelnią. Ale jeśli, to już jest most czy kładka? Właśnie, do tego chciałem nawiązać. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że mniej więcej w tych dwóch edycjach, czyli w ciągu dwóch lat zrekrutowaliśmy ponad 800 naukowców, którzy pracują dla polskich przedsiębiorców, szukając, czyli powiedzmy mamy 800 technologii, nad którymi ludzie dzisiaj pracują. Mhm. Dzień w dzień badają, czy to się da, czy to działa i czy to się da sprzedać. A porównamy, że w pełnym cyklu, czyli jak będziemy przez 4 lata rekrutować, to będzie plus minus 2000 naukowców. Mhm. To 2000 naukowców to jest średnia, ale tak raczej z tych większych politechnik. Czyli to jest bardzo mocny zastrzyk kadrowy dla i polskiej gospodarki, i polskiej nauki. I w tym sensie to nie byłaby już kładka, ale bardzo przyzwoity most. A co mówił przedsiębiorcy? Był pan, panie ministrze, obecny na kongresie 590. Tam właśnie głos przedsiębiorców bardzo mocno słychać, bo nie tylko politycy, nie tylko dziennikarze, bo my też tam byliśmy, ale no, przedsiębiorcy pojawiają się, szukają możliwości właśnie jeszcze nawiązania lepszych relacji, powiązania swojego biznesu, czy to z polityką, ale też właśnie powiedzenia tego, co ich boli, żeby znaleźć lekarstwo na ich bolączki. Mieliśmy kilka bardzo dobrych paneli, właściwie bardzo pozytywnych też w takim sensie, że my pracując nad różnymi rozwiązaniami, czy to doktoratami wdrożeniowymi, czy ulgami podatkowymi, czy reformą na uczelniach, bardzo mocno się konsultujemy z przedsiębiorcami i oni dużo ciepłych słów usłyszeliśmy o naszych programach. Usłyszeliśmy też oczywiście uwagi krytyczne tam, gdzie one służą nam temu, żeby poprawić działanie czy naszych instytucji. No i jakie to na przykład krytyczne uwagi? No, no przedsiębiorcy chcieliby, żeby w szybszym tempie rozpatrywać wnioski w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i to jest trochę nasza taka klęska urodzaju, dlatego że otworzyliśmy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na małe i średnie przedsiębiorstwa. Tak. No, co powodowało lawinowy wzrost liczby wniosków, ponieważ kadrowo nie jesteśmy w stanie tak szybko się rozwijać jak nadpływające wnioski, no to się spowolnił proces oceniania wniosków. Czyli to jest jak gdyby zła wiadomość, która wynika generalnie z dobrej wiadomości, że do tej pory duże przedsiębiorstwa mogły korzystać tylko z tych 5 miliardów, które mniej więcej w NCBR-ze na rok są do dyspozycji na projekty badawcze. Teraz mogą z tego skorzystać też nawet mikroprzedsiębiorcy, bo jest specjalny taki instrument dla nich. No ale to wymaga więcej pracy. Okej, przeorganizujemy się, przygotujemy się i te procesy też przyspieszymy. Ale co do zasady, my w ogóle mieliśmy taki panel i taki komunikat, specjalną strefę dla przedsiębiorców, gdzie mówiliśmy o tym, że nauka jest skazana na biznes i że powinniśmy bardzo wyraźnie pokazywać polskim przedsiębiorcom i oni to dostrzegają coraz częściej, przykładem są te doktoraty wdrożeniowe, że nauka to nie jest coś abstrakcyjnego, nauka to jest coś, na czym się zarabia naprawdę duże pieniądze i że ci, którzy dzisiaj są potentatami globalnymi, to są te firmy, które postawiły na badania i rozwój. I bez tego nie da się myśleć o poważnym biznesie w XXI wieku. A jak się mają startupy, czyli te startujące pomysły, właśnie bardzo często wywodzące się ze środowiska naukowego, które dopiero próbują swój pomysł sprzedać? Pokazywaliśmy w Rzeszowie 3 takie startupy, które były dofinansowane z projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Akurat trochę przekornie zaprosiliśmy 3 startupy, które były związane z strefą żywności, czyli mieliśmy ekstra produkowaną kawę, mieliśmy dietetyczne lody i mieliśmy sprytnie również automat, który w ciągu 3 minut jest w stanie przygotować nam posiłek, który ma innowacyjną komorę, która potrafi zarówno szybko zmrażać, jak i szybko rozmrażać bez stracenia wartości, a też wartości odżywczych i smakowych. No więc startupy się mają dobrze, chociaż jeszcze przed nimi trudna droga, bo stosunkowo łatwo jest zbudować startup, zdecydowanie trudniej jest startup przekształcić na dużą czy średnią firmę, ale moim zdaniem naszym prawdziwym startupem w Polsce są średnie firmy. W nie powinniśmy szczególnie dużo inwestować, bo one są w stanie budować bardzo silną konkurencję, one są w stanie sprostać globalnej konkurencji. To, co jest naszym głównym zadaniem, to oczywiście maksymalne sianie przez startupy, ale nie zapominanie równocześnie o tym, że te małe i średnie muszą iść cały czas do góry. Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za tę rozmowę. Dziękuję również państwu za uwagę w tej części naszego programu. Po przerwie wracamy do państwa.